Witam ponownie o 19:00. One latają od rana, ja nawet nie wiem, co się tu dzieje. Zaraz zobaczymy. No jest pocztowy. Siedzi od rana. Ale go styrało dzisiaj, upał na dachu. A tamten jest, ten pasiaty. O, jest, tam chodzi. O, dobra, nagram coś w głębniku. Nie, jutro to wszystko pałataństwo będzie szczepione. Tego bidulka dziobią. Zacząłem oglądać Tomka film, ale nie skończyłem, bo obiecałem, że muszę nagrać. No muszę. Mam ziarno naszykowane. Zaraz będą karmione. Obrączki. O, tato jutro zaobrączkuje i 150 pęknie. I będzie trzeba tymi obrączkować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, a nie, no. No ze 180 pewno zaobrączkowany. O, te witki. To są te moje widynki. Widynki. Nie, fajny widynek jesteś. Tu jest widynek. Tamte to podłożyłem pod srebrniaki, one się parzą na nowe. I tak. Chciałem wam pokazać. O, jest. Jezu. O. Widyniaki. No to tu są ten. Ten z tym gniaździaki. A, i wam pokażę jeszcze. Jeszcze wam pokażę tutaj. Zobaczcie, tu są. To jest po tej samej parze, nie? Jeden będzie też taki jaśniejszy. Ale zobaczcie, jakie to będzie miało kapcie. Aż łapy takie płaskie, pozrastane. A drugi będzie taki ciemniejszy, jak u jasnych tam chodzi. Też takie, zobaczcie jakie. Kapcie, aż błony. To są właśnie. To są te same co ten. I tamten, nie? Nie wiem, czy chyba. To nie ta. Tata, ja to nie odróżniam tych widymów. Taki film trochę o widynach. Zacząłem od widynów, tu jest żółty, też kapcie będzie miał, tam siedzi na jajach, tu żółty też będzie miał kapcie i tu się jeszcze dwa czarne wylęgły, na takiej fajnej samicce jasnej, dwa czarne i widziałem, że tu jeszcze są, o, pokażcie się. O, czerwone, matko bosko. O, te czerwone to już wychodzą. Ale tu są jeszcze dwa czerwone się wylęgły. Tam siedzi lawinderka. I tak. U wiedeńskich się wylęgły. Tam dwa wejszpice, tam są te wejszpice, bo patrzałem. A wiedeński się jeden wylął. Tu siedzi mewka hamburska. Na jajkach się coś podłoży. Ta mewka pasie te. Jutro tak, jutro sprzątam. O, fajna taka lenta. Jutro sprzątam. Psikam tym miteksem. No i wieczorkiem szczepię, nie? Mam takie nalęcie. I wam pokażę tutaj taką ciekawostkę.
zdrowe, kubki raczej wszędzie dobre. Dużo tych kubek. A wody nie mają. Zaraz się im naleje. No i tu jest tak. No, Weisswanz. Widymy tu. Paso. O, i taki będzie ten mewek. Jeden. To pewno będzie samczyk. Taki nakrapiany, jasny. Nie? Ale napasiony. Tak, takie plecy nie... Powinien mieć chyba białe, ale będzie miał takie niebieskie. Ale i tak go sobie zostawię, bo mało ich. Wyszło, jeszcze jest na górze taka samiczka, ale to zaraz do niej dojdziemy. Jego siostra. O, i tu są dwa. Jeden taki. Ten to zniszczony. I drugi taki. O. Jeden taki, drugi taki. To są właśnie tutaj bracia. Bracia i siostry. No i tu gdzieś siedzi tam. Kawusia siedzi na kolejnych jajkach. Mam tam też jedną taką kawusię. Na górze. No i tutaj to są Weisswanze. Rozrańce tych muszek, meszek, czy Bóg wie czego. O, tutaj też taki z lotkami jasnymi. Jaśniutkie. Pewno też z białym ogonem będzie. Tutaj jakieś siedzą. Wszystko rośnie. Tu z białym ogonkiem i tu też można powiedzieć, że tak jakby z białym. No. Te są takie Weisswanze. Ale ładny z głowy. A drugi taki. Tu siedzi mama. Ich na kolejnych jajkach. No i tu są jeszcze. Kał dobry. A, tu są i tam jeszcze są. O, te z białymi ogonami. Już na kolejnych jajkach siedzą. Tak to wygląda. Tu jajka. Ostatnie jajka. Jutro mówię, będę sprzątał. To powypieprzam tych jajek. Zobaczcie, jeszcze mam tak. Jeszcze mam. Tu jaka kawa. Patrzcie, jakie łapy. I ta będzie miała pierś dobrą. Ale będzie chyba ciemniejsza od tamtego. Łapy, człapy. Siedzi sobie ze srebrniakiem. Tu Weisswanze żałobne. O, tu wypadł z gniazda. Zresztą sika jakiś. A drugi jaki jest? Też bez sztusika. Nie wiem, czy się coś wylęgło, czy się nie wylęgło. A, tu się dwa wylęgły. Żałobne. I tu dwa jajka. Tu są... Tu jest Blauwinderek. No idź tutaj. Blauwinderki to są najfajniejsze. Jest tego, zobaczcie, jeszcze tu się powylęgał. Ostatnie młodej. Bye bye, adios. No zobaczcie, wywalony z gniazda jeden. Z gniazda, żeby tu było jeszcze jakieś gniazdo. A może im włożę tu gniazdo. Tu siedzi na też młodych. O,
Widać dwa. Się wylęgły, zaraz tam zrobimy porządek. Tu się chyba dwa wylęgły. I boczki. Mam nadzieję, że jeden to będzie samczyk. To go sobie zostawię. Jakieś dwa wyloty. Tu białogonki. Tu jakieś, nie wiem co to. I tak. Tu fajny znowu wyszedł. Kapciaty. I jeszcze jedno, ostatnie mają jaja. Gdzie też taki w ramce bez szczęsika. Jedno, a i z tej ma dwa. Taki na białych pleckach. Fajny, fajny. Tu jest cała masa tych gołębi. Tu jest jakiś serek, coś tam, nie wiem. I znowu te. O, takie. Nakrapiane. A drugi taki. Fajświanc. A i tu siedzi ten. O, zobaczcie, wiedeński po tych niemieckich. Ze srebrniakiem siedzi. No ta. Tu się dwa wylęgły. Mówię, ostatnie się powylęgały. Chociaż u mnie w głębi. O. Tu się wylęga. Wylęgarnia. Dwa wejszwance. Zobaczcie, jakie już oczka. Tu się też wylęgło. Widać, siedzi serka. O. Jajko leży. Tu dwa pasiate. Rano zaobrączkowałem. Dwa bez sztosika. I tu się jeszcze pasiate jakieś wylęgły. A i tu jeszcze dwa pasiate. Też chyba jakiś na białogon. Nie się coś uchowa. I chciałem wam jeszcze pokazać tak. Spieprzaj, dziadku. O. I srebrniak siedzi. Jakiś wylotek on tu z dołu jest. A jeden wajszwanc. O, jeszcze mam takiego mewka. I ten już ma fajne białe plecki. Pewna samiczka. Wejszwance go pasą. I tego srebrniaczka, bo był mniejszy, to go podłożyłem. On po takich fajnych, malutkich łebkach. O, meweczki. Meweczki, mewęciunie. O, ty kurde. Dziadku. A tutaj siedzi jakiś przeplot, nie, wylot. Jedno czy dwa pióra. A tu po fajnych takich oprawionych. No i to jest ten sam, zobaczcie, jaki odcięty wajszwanc, co z mewunciem siedzi. A tu znowu wajszwance siedzą. Zasrańce, o. Tak mnie wyglądają te wejszwance. No i jeszcze tu czekałem, żeby zniosła, ale nie zniosła, to już nie będzie miała. Odchowa tej. One też brudne, bo przecież te srebrniaki je pasą, to im się ulewa z tych dziobów. Aż pozalewane wszystko, ale ładne. To będą fajne gołąbki. Takie żółtki, jaśniutkie. I tu jest wiedeński ten Niemiec. Jeden tam się wczołgał. A i tu są jeszcze dwa. Jeden pasiaty, taki wylotek. On ma jedno z boku. No i jakiś tam
I tak to u mnie jest. 180 zaobrączkowanych. Ale kluchy. No i tam. Tu są wejśwance małe. Na srańce. Tutaj ten szybko rośnie, aż mu skrzydła wiszą. Ale on nie będzie miał tego angielskiego lota. A pełno ludzi na Facebooku. Ja to nic nie robię. Nie da rady w locie, to pójdzie na pożywkę. Ale ja strzelam. O, tu się wylęgły dwa. Tu para roku. One pasą. Czy to te wejszwance? Macie dwa wejszwance. I tu też dwa wejszwance. Czarnych to mam dużo. O, i tu się czuję, że też coś wylęgło. No chodź tu. Zobaczymy. O, na pewno, że się dwa wylęgły. I tu nie wiem, czy się wylęgło. Nie, nie wylęgło się. O, i tak to u mnie wygląda. Zobaczmy te wejszwance tutaj. O, jeden wejszwanc. I drugi wejszwanc. A, spieprzył. No, ten ma takie. Tylko tak dobrze pasą, że... Ciekawe, czy będzie miał takie skrzydła. Ja się pierwsze takie spotkałem. Żeby srebrniak miał te angielskie loto, czy anielskie, czy... No, jak się mu... Dobre, będzie miał tam. Nie ma co się przejmować. Ułożył się chyba. No i tak to u mnie wygląda. Ostatnie młode. Ostatnie. I tyle. Zamykam jutro szczepienie, odkażanie i tym miteksem posprzątam. Wieczorkiem zaszczepię. Myślę, że będzie super. I tych małych jeszcze się nawylęgało, no to jeszcze tych obrączek się poobrączkuje. Nie wiem, co wam tu jeszcze pokazać. Nie mam za bardzo już co. Jutro coś dogram. Narka, cześć.